Witajcie moi drodzy, sorry ostatnio za mały przestój na kanale, ale ta mała bestia zajmuje sporo mojego czasu. To jest Sora, 3-miesięczna suczka teriera irlandzkiego. Mały szatan, dosłownie. Dzięki niej mam trochę utrudnione sprawy z nagrywaniem, ale z każdym tygodniem jest coraz lepiej. Ała! Bolało. Z każdym tygodniem jest coraz lepiej, także pomału wracam. A w dzisiejszym odcinku smartfon. I o nim również można powiedzieć, że to taka mała bestia. Asus Zenfone 9. Zapraszam na film. Będziemy nagrywać? Dasz mi nagrać? Co? Będziesz grzeczna? Nie? Nie chcesz na mnie patrzeć? Czy mam cię drapać? Pamiętam jeszcze czasy, kiedy mały smartfon miał ekran jakieś 3-3,5 cala, potem kupiłem sobie Xperię J i to było prawdziwe wow, jaki wielki ekran, 4 cale. I tak z każdym rokiem, z każdą następną generacją smartfony się rozrastały. Czasy się zmieniły, a teraz 4 cale to tak mało, że nie ma szans na znalezienie takiego smartfona. Mało tego, teraz do 5 cali nic nie znajdziemy. Żeby znaleźć coś sensownego, trzeba szukać 6 cali lub więcej. Praktycznie standardem staje się 6,7 cala. I tu z pomocą przychodzi właśnie Zenfone 9. Wielu z nas nie chce nosić wielkiej patelni w kieszeni. Zatem można by powiedzieć, że Asus jako jedyny wysłuchał próśb użytkowników i stworzył flagowca o kompaktowych rozmiarach. Bo kto powiedział, że flagowiec musi mieć największy rozmiar, skoro wystarczy 5,9 cala? Okej, może konsumowanie treści czy oglądanie Netflixa nie będzie tak przyjemne jak na większych ekranach, ale komfort noszenia i obsługa jedną ręką to są rzeczy nie do przecenienia. Zenfone 9 w tej kwestii to telefon bez konkurencji. Ale oprócz kompaktowych rozmiarów, Asus oferuje również flagowy procesor, świetną baterię i dopracowane oprogramowanie. Może to nie jest ideał, ale gdyby był idealny, to nie kosztowałby ponad 3000, tylko ponad 5. Zenfone 9 przychodzi do nas w takim niedużym i niepozornym opakowaniu z kartonu z recyklingu. W zestawie znajdziemy etui, czarne, twarde, plastikowe i dosyć śliskie. Zakładając etui, tracimy w zasadzie wszystko, czym wyróżnia się ten telefon. Plecy telefonu są szorstkie, a etui śliskie. I cały ten efekt oryginalności po prostu znika. Ale nikt wam nie każe nosić tego telefonu w etui. Oprócz tego jest kabel USB-C i 30-watowa ładowarka. Sam telefon występuje w kilku kolorach, standardowo czarny, biały i dodatkowo czerwony i niebieski. Zenfone 9 zbudowany jest trochę inaczej niż większość flagowców. Tył pokrywa struktura przypominająca trochę połączenie zamszu z papierem ściernym. W czasach, kiedy wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić do szklanych i śliskich plecków, ten tył nie każdemu musi się podobać. Ale dla mnie jest świetny. Odpowiednio chropowaty, na tyle, żeby nie raził w dłonie, a zarazem dobrze się trzymał i nie ślizgał. Jaka jest wytrzymałość tej struktury i jak ten telefon będzie wyglądał po roku użytkowania, tego nie wiem. U mnie na razie jest w porządku, ale widziałem w necie filmiki, że komuś się tam już napisy powycierały, także czas pokaże. Na pleckach mamy dwa aparaty. Oczka są duże i wyglądają dość oryginalnie. W kwestii wyglądu samych aparatów Zenfone mocno się wyróżnia. I to na plus. Jednak aparaty mocno wystają. Górny, w którym umieszczona jest główna matryca 50 megapikseli, jest trochę dalej wysunięty od dolnego obiektywu z szerokim kątem. Minus tego jest taki, że telefon leżąc na pleckach mocno się buja. Aluminiowa ramka wokół telefonu jest płaska. Oczywiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale z racji małych rozmiarów Asusa nie przeszkadza to w trzymaniu. Zarówno przyciski głośności, jak i przycisk włączania-wyłączania znajdują się po prawej stronie. Włącznik pełni również rolę czytnika linii papilarnych, jednak to nie wszystko. Może on również obsługiwać gesty. Możemy przypisać mu różne dodatkowe funkcje. Dla przykładu ja ustawiłem sobie, że wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie wyłącza dzwonki, a podwójne wciśnięcie włącza latarkę. Dodatkowo możemy też ustawić, że na przykład przesunięcie po nim będzie pokazywać nam listę powiadomień. Możliwości ustawień jest naprawdę sporo. Na dole znajdziemy jeden z głośników, port USB-C i tackę na dwie karty SIM. Z kolei na górze znajdziemy gniazdo mini jack 3,5 mm. Okazuje się, że mały smartfon Asusa jest w stanie zmieścić gniazdo mini jack, gdzie wielu producentów nie potrafi tego zmieścić w dużo większych konstrukcjach. Ogólnie jakość wykonania jest jak najbardziej w porządku. Jedyne co mi delikatnie przeszkadzało to czytnik linii papilarnych.
Po pierwsze, nie jest on na równi z ramką. Jest delikatnie wypukły, przez co często niechcący go dotykałem. A w momencie, kiedy miałem ustawione jakieś gesty, to często uruchamiało się coś, czego nie chciałem. Poza tym, sam czytnik mógłby być umieszczony pół centymetra wyżej. Trzeba przyznać, że telefon świetnie leży w dłoni. Przy tak niedużych rozmiarach jest trochę grubszy niż reszta konkurencji, dzięki czemu waży 169 gramów i sprawia wrażenie solidnego. A do tego wszystkiego jest certyfikat wodoszczelności IP68. Na przodzie mamy ekran AMOLED 5,92 cala o rozdzielczości Full HD z plusem. Jest to ekran od Samsunga, jednak nie posiada zaawansowanych możliwości adaptacyjnych. Częstotliwość odświeżania możemy ustawić na automatyczną albo na sztywną 60, 90 lub 120 Hz. Wyświetlacz obsługuje HDR10 z plusem. W piku podobno osiąga 1100 nitów i teoretycznie nie można mu wiele zarzucić, ma dobre odwzorowanie barw, jednak w moim mniemaniu nie jest to ekran, który powali Was na kolana. Nie ma tu żadnego efektu wow, jest ok, ale nic ponadto. Dodatkowo warto zaznaczyć, że telefon nie ma założonej żadnej folii ochronnej na ekranie. Za pracę urządzenia odpowiada flagowy Snap 8 z plusem generacji pierwszej w zestawie z 8 lub 16 GB RAM-u. Na dane mamy odpowiednio 128 lub 256 GB. I powiem tak, telefon zap***dala. Inaczej tego nie można nazwać. Doświadczymy tu niesamowicie płynnego działania. Telefon jednak trochę się nagrzewa. Może nie parzy w dłonie, ale jednak jak mocniej go dociśniemy, to jest ciepło. I nie mówię tu o graniu, tylko internet, YouTube, aparat i reszta takich podstawowych rzeczy. Jednak nie ma mowy o żadnych przycięciach czy spowolnieniach. Wszystko śmiga aż miło. W tak małym urządzeniu Asusowi udało się zmieścić baterię o pojemności 4300 mAh. Dla porównania mój Vivo X60 Pro z ekranem 6,5 calowym ma baterię 4200, a Samsung S22 marne 3700 mAh. Zatem Asus spisał się tutaj świetnie. Taka bateria pozwala spokojnie na jeden intensywny dzień, a w porywach jesteśmy w stanie wyciągnąć nawet 2 dni. Baterię uzupełnimy dzięki 30-watowej ładowarce, którą znajdziemy w zestawie. Mamy tutaj standard Power Delivery w wersji 3.0. Ile trwa ładowanie do pełna? Gdzieś tak godzinę i 15 minut. No nie jest to zachwycający wynik. W czasach, kiedy niektóre smartfony potrafią się ładować w 15 minut, tutaj mamy godzina i 15, także no bez szału. Można by to przeboleć, gdyby było ładowanie indukcyjne, ale niestety tego też nie ma. Są za to głośniki i to nie byle jakie. Mamy głośniki stereo, jeden na górze, drugi na dole. I ogólnie jest ciekawie. Wystarczająco głośno i donośnie. Ale mam wrażenie, że czasem wysokie tony są trochę nieczyste. Dźwięk jest taki jakby lekko zniekształcony. Bas da się usłyszeć i ogólnie pod względem audio jest to smartfon zdecydowanie wyróżniający się. Ale na pewno nie można powiedzieć, żeby był najlepiej grającym smartfonem na rynku. To, co mi się rzuciło w oczy, a raczej w uszy, to głośność rozmów. Jakość jest ok, ale głośność mogłaby być wyższa. W innych telefonach zdecydowanie głośniej słychać rozmówcę. Oprogramowanie to praktycznie goły Android z kilkoma użytecznymi funkcjami. Nakładka nazywa się Zen UI i nie jest przeładowana niepotrzebnymi aplikacjami. Smartfon dostał już aktualizację do Androida 13 i jest zapowiedź, że będzie miał aktualizację do Androida 14. Ogólnie powiem tak. Jeśli boicie się kupować Google Pixela i nie przekonuje Was do siebie Motorola, to nakładka Asusa może być tym, czego szukacie. Śmiem twierdzić, że jest to jedna z najbardziej dopracowanych nakładek na Androida. Nie ma niepotrzebnych śmieci, jest przyjemnie, intuicyjnie, jest sporo opcji personalizacji i możliwość ustawienia wielu gestów. Nawet wspomniany wcześniej czytnik linii papilarnych może mieć przypisanych kilka funkcji, co zdecydowanie może ułatwić codzienną pracę na tym urządzeniu. Sam czytnik zresztą też działa szybko i sprawnie. Jedynie wkurza mnie, że co 3 dni w celach bezpieczeństwa trzeba smartfon odblokować wzorem, pinem czy co tam mamy ustawione. No i teraz aparat. Na pewno nie jest to poziom flagowców, ale też nie średniaków. Powiedziałbym, że plasuje się gdzieś pomiędzy. Smartfon wyposażony został łącznie w 3 obiektywy. Główny to matryca Sony IMX766
o rozdzielczości 50 megapikseli ze światłem f1.9 i optyczną stabilizacją obrazu w postaci 6-osiowego gimbala. Drugi obiektyw to szeroki kąt, 12 megapikseli ze światłem f2.2. Trzeci aparat to przednia kamera do selfie o rozdzielczości 12 megapikseli. Ogólnie efekty widzicie na ekranie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Mimo że Asus nie współpracuje z Zeissem, Hasselbladem czy innymi takimi, to spokojnie, nie ma się czego wstydzić. Zdjęcia robione w dobrym świetle są naturalne, odpowiednio szczegółowe i dobrze nasycone. Mamy niezły efekt bokeh i ogólnie jakość jest naprawdę zadowalająca. Aparat jest dużo lepszy niż w testowanej niedawno modce H30 Fusion. Nie mamy teleobiektywu. Jest 8-krotny zoom cyfrowy, jednak nie polecam go wykorzystywać. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że Zenfone bardzo dobrze radzi sobie w nocy. Tryb nocny dzięki wbudowanemu gimbalowi jest w stanie dłużej naświetlać zdjęcie bez widocznego poruszania. Nie mogłem też narzekać na aparat szerokokątny. Reprodukcja barw nie odbiega za bardzo od aparatu głównego i to jest na duży plus. Zdjęcia nie są oczywiście tak szczegółowe jak z aparatu głównego, ale można powiedzieć, że aparat w zupełności wystarczy do takiego normalnego, standardowego użytkowania. Gimbal sprawdzi się również podczas nagrywania wideo. Filmy są płynne, stabilizacja robi co ma robić, ale ta ultra stabilizacja działa tylko w Full HD i mocno zawęża kadr. W 4K za to możemy skorzystać ze standardowej stabilizacji, która też daje radę. Filmy nagramy maksymalnie w 8K i w 24 klatkach. Przedni aparat również działa całkiem sprawnie. Zdjęcia są przyjemne dla oka, oczywiście nie tak szczegółowe jak z tylnego aparatu, ale spokojnie można je wykorzystać w mediach społecznościowych. Podsumowując, Asus Zenfone 9 to naprawdę świetne urządzenie. Nie jest niczym najlepszy i wcale nawet tego nie udaje, ale to co ma robić, robi doskonale. Świetna wydajność, przemyślana nakładka i niezwykły design. To naprawdę dobre połączenie. A gdy do tego dołożyć niezły aparat, głośniki stereo i mały kompaktowy rozmiar, to znajdziemy może nie telefon idealny, ale na pewno telefon, któremu warto się przyjrzeć trochę bliżej. Całość sprawia, że z tego smartfona korzysta się po prostu mega przyjemnie. Szczerze powiedziawszy, ciężko znaleźć inne tak dobre urządzenie w tak małym rozmiarze. Ale należy też pamiętać, że telefon nie jest bez wad. To co najbardziej mnie osobiście drażniło, to trochę zbyt długi czas ładowania. Jeśli więc szukacie smartfona przede wszystkim kompaktowego, to ten Asus powinien zwrócić Waszą uwagę. Ja osobiście z niecierpliwością czekam na Zenfona 10, mam nadzieję, że zwiększą moc ładowania i poprawią kilka niedociągnięć i wtedy będzie prawdziwa petarda. Chociaż i tak już teraz można powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Aktualną cenę tego telefonu znajdziecie w opisie pod filmem. Z mojej strony będzie to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście z tym sprzętem do czynienia. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego.